drugie wspomnienie. Też artysty z Grodziska, czyli o Jacku Siedleckim, no już z którym byliśmy o wiele bliżej. I wspomnienie o Jacku wiąże się ściśle ze stowarzyszeniem Fabryka Sztuki, które założyliśmy w Kaniach. Natomiast artyści, którzy należeli do tego stowarzyszenia, byli to artyści jakby z okolic i no mówię, z Grodziska był Jacek. Jacek był jednym z pierwszych, którzy się do tego stowarzyszenia zapisali. Ja przez wiele lat sprawowałam funkcję szefowej, czyli to się nazywa prezes, tak? Prezes stowarzyszenia, tak. Wydawaliśmy piękne katalogi. Tutaj są wszyscy ci pierwsi artyści, którzy do nas należeli i również Jacka praca tu jest. On do nas przyszedł, wtedy zajmował się robieniem witraży, szczególnie lamp. Jacek był takim artystą poszukującym, on dokładnie jakby nie umiejscawiał swojego działania. Wtedy, kiedy go poznaliśmy, właśnie zajmował się witrażami, potem już jak stowarzyszenie przestało istnieć, robił piękne takie kapliczki rzeźbione, a jeszcze pewnie też niewiele osób wie, że robił fajne rzeczy, mianowicie takie rzeźbopojazdy mechaniczne. I ja pierwszy raz te jego rzeźby pojazdy zobaczyłam, jak robiliśmy w Kaniach na 160-lecie Kań, taki duży był piknik, i zrobiliśmy wtedy aukcję dzieł sztuki i właśnie Jacek dał tą swoją pracę. Oczywiście poszła pod młotek bardzo szybko, bo była fajna. Ja wtedy właśnie pierwszy raz zobaczyłam, jakie fajne rzeczy on robi, bo znaliśmy się jakby z innej strony twórczości. Jacek też był takim człowiekiem, no, jakby lekko z boku, a można by to powiedzieć, znaczy nie, taki obraz jakby Jacka, ja pamiętam. Mieliśmy pierwszą dużą wystawę całego stowarzyszenia w Podkowie Leśnej i wszyscy mieli jakieś tam funkcje do spełnienia. Jedni byli oprowadzaczami, jedni byli przez tuby, coś tam krzyczeli, a Jacek wybrał funkcję tego ciecia, który siedzi i stempluje karty wstępu. I on się właśnie w tej roli bardzo dobrze czuł, taki na froncie, bo był na wejściu, ale lekko z boku, czyli jakby tak obok, nigdy na froncie działań. I z tym naszym stowarzyszeniem to też mieliśmy multum przygód związanych z różnymi wystawami, z wyjazdami, a największą i taką właśnie śmieszną przygodą był nasz wyjazd do Berlina, gdzie mieliśmy wystawiać maszynę do produkcji sztuki, Fast Art. To była taka maszyna, taśmociąg, przy której stali artyści i
jedni malowali początek, taśma szła, drudzy domalowywali, jakby na samym końcu taśmociągu wychodziło pojedyncze, skończone dzieło. I właśnie mieliśmy z tym taśmociągiem wystąpić w Berlinie w klubie nieudaczniaków Polische Versage, chyba to się tak nazywa. Nie mieliśmy za bardzo dużo pieniędzy, bo to był wyjazd absolutnie składkowy, więc było wszystko na czas. W nocy wyjechaliśmy, tak żeby na rano być w Berlinie. Busem jechaliśmy, ciężką noc, calutką. Wykończeni kompletnie, dojeżdżamy pod ten klub. Co się okazuje? Nikt nas nie wita. Kompletnie. Mieliśmy telefon, dzwonimy, nikt nie odbiera telefonów. Patrzymy, w ogóle nie ma żadnego ani plakatu, nic, kompletnie. A my siedzimy pod tym klubem, niewyspani, zmęczeni. Kompletnie nie wiemy, o co chodzi. Siedzimy ileś tam godzin, przychodzą jacyś fajni ludzie, dosiadają się do nas i mówią, że tutaj będzie jakiś fajny występ. Myślimy, że chodzi o nas. A tu się okazało, że nie, to o nich chodzi, tylko że też ich nie ma na plakatach. W ogóle nic nie ma. No i byliśmy po prostu zszokowani, przestraszeni, bo nas to dużo kosztowało. Oczywiście wszystko się później wyjaśniło, ponieważ klub działa przede wszystkim w nocy i jak właściciele klubu wychodzili, to byli też strasznie zmęczeni, nie zdążyli niczego w szyby, znaczy żadnych nowych plakatów pozawieszać, to oni dopiero po południu, wszystko i tak już było rozgłoszone, tylko że jeszcze nic nie zdążyli. My po jakimś czasie przyszli właściciele, otworzyli nam klub, poustawialiśmy się i potem wszystko poszło jak z płatka, czyli przyszło mnóstwo ludzi, wszyscy się dobrze bawili, akcja została wykonana, wróciliśmy szczęśliwi do domu. A mówię, no takie się przypadki zdarzają.